Stomatologia. Kroczewo 25B. Dr Beata Lubczyk-Stranc zaprasza. W Siedlinie 9 września uroczyście obchodzono dożynki gminy Płońsk. Rozpoczęły się od polowej mszy świętej, na której zgromadzili się liczni rolnicy, samorządowcy, goście i mieszkańcy gminy Płońsk. Rolnicy przygotowali dary, wieńce oraz płody rolne, które stanowiły wyjątkową dekorację ołtarza. Duchowny podczas kazania podkreślał, jak wielką wartością jest chleb i praca, którą wkładają rolnicy, żeby wyżywić naród. Kapłan poświęcił podczas Eucharystii pokarmy przyniesione przez rolników. Następnie w procesji przyniesiono dary do ołtarza. Po podniesieniu i komunii świętej podzielono się dożynkowym chlebem. Dożynki są ukoronowaniem całorocznej pracy rolników. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy reprezentować nie tylko naszą wieś, ale naszą gminę w dożynkach. W tak uroczystym święcie. Życzymy wszystkim rolnikom wytrwałości, konsekwencji i żeby następny rok był lepszy. Po zakończeniu mszy rozpoczęły się oficjalne uroczystości dożynkowe. W wystąpieniu wójta gminy Płońsk, Aleksandra Jarosławskiego, usłyszeliśmy m.in. Korzystając z okazji dzisiejszego dnia 13. Płońskich Gminnych Dożynek, chciałbym serdecznie podziękować i przekazać słowa uznania, wdzięczności i podziękowania dla naszych rolników z terenu gminy Płońsk i całego powiatu płońskiego. Gmina Płońsk kultywuje tradycję święta plonów. Tego rodzaju dożynki nas skupiają, jednoczą i jednocześnie pragniemy podziękować za wielki trud rolniczy, który jest wyrażony choćby w tych symbolicznych, przepięknych wieńcach. Ile tam pracy, ile tam majestatu, ile tam wysiłku wie tylko ten, kto przygotowywał te wieńce. Ten rok z wielu względów był trudny dla naszego rolnictwa, bo była susza. Swoje trudności mieli sadownicy i producenci owoców miękkich, gdzie niejednokrotnie koszty produkcji przewyższały ceny, jakie mogli uzyskać za swoje produkty. Myślę, że tutaj wielką rolą państwa jest zapobieganie tego typu sytuacjom w przyszłości. Uważam, że powinien powstać spójny system skupu i kontraktacji produktów rolnych w naszym wspólnym interesie. Podczas święta doceniono wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniono medalami i dyplomami między innymi strażaków i wiele innych osób, w tym wójta gminy Płońsk Aleksandra Jarosławskiego oraz starostę płońskiego Andrzeja Stolpę. Przyszedł też czas na rozstrzygnięcie konkursów. Za wkład pracy i przepiękne wykonanie wieńca dożynkowego wyróżniono, przyznając pierwsze miejsce, Szkołę Podstawową w Lisewie. Nagrody w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Paweł Obermajer, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Zdając sobie sprawę, że jeszcze wiele problemów stoi przed nami, z pokorą przyjmuję uwagi i opinie, jestem otwarty na sugestie i rozwiązania służące mieszkańcom gminy. W bieżącym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, szczególnie dziękujemy naszym przodkom, chłopom i mieszkańcom wsi za wszystko, co przez wieki czynili dla Rzeczpospolitej. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przyszedł czas na zabawę. Dla najmłodszych były pokazy żonglerskie trupy Anim Art Show i Wesołe Miasteczko. Do przejażdżki samochodami elektrycznymi czy do karuzeli ustawiały się długie kolejki. Radość czerpały dzieci, ale także dorośli. Na scenie pojawiali się kolejno artyści, a tłum gęstniał z każdą chwilą. Publiczność śpiewała piosenki razem z zespołem Klasik, który kilka razy bisował, dając słuchaczom wiele radości. Do występu szykował się zespół Horyzonty, który miał swój występ po Gwieździe Wieczoru w zespole Lady Punk. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy w końcu wystąpić na własnych śmieciach, w cudzysłowie. Oczywiście w końcu możemy zagrać dla naszych znajomych, dla wszystkich tych, wśród których się wychowaliśmy tak naprawdę, wśród których powstawał zespół Horyzonty, a działo się to 20 kilka lat temu. Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki naszej twórczości, zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową zespół horyzonty.pl. A już 22 września przed telewizory zagramy na największej tanecznej imprezie w Polsce, czyli na roztańczonym PG Narodowym. Atrakcji podczas gminnych dożynek w Płońsku, które odbywały się w Siedlinie, było wiele. Każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Z przesłaniem i podziękowaniami
zwrócił się do zebranych gospodarzy uroczystości. Chciałbym przekazać życzenia dla rolników z terenu gminy Płońsk, powiatu płońskiego i okolic, dla współpracujących instytucji z rolnictwem i w szczególności podziękować samorządowcom, którzy wspierają na co dzień i realizują inwestycje w ramach różnych programów o rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki tym inwestycjom następuje rozwój gminy i obszarów wiejskich. Dziękuję jeszcze raz za pracę włożoną i za tegoroczne zbiory rolnikom. Redakcja TVMazowia.pl, która na co dzień jest blisko rolniczych spraw, dołącza się do życzeń. Stomatologia. Kroczewo 25B. Dr Beata Lubczyk-Stranc zaprasza.